Siema! Wczorajszy dzień, czyli 17 stycznia 2023 roku, przeszedł do historii szachów. Także skoro kliknęliście w ten filmik, chcecie zobaczyć, w jaki sposób Magnus Carlsen został wręcz zniszczony. Natomiast chciałem wam pokazać dwie partie, a mianowicie właśnie partię pomiędzy Anishem Girim a Carlsenem oraz partię Dinga Lirena z Pragnalandą, ponieważ obie te partie w pewnym sensie stworzyły historię. I zobaczycie, że patrząc na te partie, w pewnym momencie stwierdzicie sobie, kurde, szachy jednak są bardzo dziwną grą. Także zachęcam do oglądania i żeby nie przedłużać, przechodzimy już sobie do partii. Zaczniemy od partii Anish Giri kontra Magnus Carlsen i żebyście mieli dobry wgląd na to, co się stało, to dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim szachistą jest Anish Giri. Anish Giri jest szachistą, który od 12 lat nie wygrał partii klasycznej z Magnusem Carlsenem. Jest szachistą, który jeżeli tylko może, to stara się grać trochę bardziej spokojnie niż agresywnie. I to wszystko miało duży wpływ na to, co działo się w tej partii, ponieważ Anish zdecydował się zagrać d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek f3, b6, g3 i goniec a6. Czyli wariancik, który jakieś 5-10 lat temu był trochę bardziej popularny, aktualnie nie do końca jest popularny, z tego względu, że w tym wielkim meczu pomiędzy AlphaZero a Stockfishem oni grali cały czas ten wariant i AlphaZero troszeczkę go obaliła. Teoria w tym wariancie jest bardzo mocno rozwinięta i raczej czarne nie grają w ten sposób, ponieważ białe mają bardzo dużo presji. Natomiast Magnus Carlsen jest Magnusem Carlsenem i zdecydował się zagrać goniec A6. No i tutaj dwa najpopularniejsze ruchy to jest albo B3, albo skoczek D2. Natomiast Anish Giri zdecydował się zagrać hetman C2. Goniec wrócił na B7, goniec poszedł na G2, C5 i D5. I nagle okazuje się, że czarne będą mieć pionka więcej. I to jest bardzo w takim stylu AlphaZero. Jeżeli nie wiecie, co to jest AlphaZero, zobaczcie sobie moje filmiki z tych meczów. Bardzo często ten pionek po prostu jest stracony, ale w zamian za to goniec na G2 będzie bardzo, bardzo irytującą figurą dla koloru czarnego. Także nastąpiło bicie, skoczek zbił. No i białe tutaj nie próbują żadnych fikołków. Białe decydują się zagrać spokojnie roszadę, goniec E7 i wywierają już presję na tego skoczka ruchem wieża D1. No i tutaj stało się coś bardzo dziwnego, ponieważ Magnus Carlsen po 10 ruchu zapomniał, że jego goniec broni tego skoczka. Zagrał ruch skoczek C6, no i okazuje się, że podstawił figurę, Anish Giri może spokojnie sobie to wziąć. No i w tym momencie Magnus Carlsen poddał partię, także bardzo dziwna, nie no, żartuję. Oczywiście nie możemy tego zbić, ponieważ po skoczek B4 podstawiamy widełki, jest to bardzo zła pozycja. Dlatego Anish Giri gra hetman F5, teraz już ten skoczek może zostać zbity, także skoczek wrócił na F6, E4, no i tutaj mamy główną pozycję. I ta pozycja, żeby was nie skłamać, była grywana wielokrotnie, nawet przez zawodników 2700, 2800 nawet, typu Weselin Topałow w czasach swojego piku. I tutaj każda osoba gra ruch G6. Po to, żeby ten hetman został przegoniony na F4, dopiero potem robimy sobie roszadę, gramy skoczek H5 i tak dalej. Natomiast Magnus Carlsen zdecydował się zagrać ruch D6 i ten ruch nie jest poprawny, ponieważ białe mogą zagrać ruch E5. Nie będę was kłamał, to jest taka teoria, którą nawet ja mniej lub bardziej znam. To znaczy, to nie jest tak, że Magnus Carlsen nie wiedział, że tu się nie gra D6. Magnus Carlsen prawdopodobnie miał coś przygotowanego i stwierdził, że dobra, można tak grać. Poza tym miał bardzo podobną pozycję kolorem białym, więc prawdopodobnie zdecydował, że będzie to ok. No ale białe zagrały E5. Hetman D7. Łubu-dubu, bicie na D6, czarne grają goniec F6 i tutaj wszystko by było w porządku. Czarne mają wszystkie figury wyprowadzone. Jeśli białe zagrałyby losowy ruch i pozwoliły przeciwnikowi zrobić roszadę, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, no to czarne stoją bardzo dobrze. Tylko problem jest taki, że losowe ruchy raczej w szachach nie występują. Wieża E1, no i czarne są zmuszone, żeby zagrać patrycjusza, zagrać królem na F8 i teraz ten król nigdy nie zrobi roszady. Oczywiście nie oznacza to, że ta pozycja już jest przegrana, ale wspomniałem wam wcześniej, że Anish Giri raczej jest zawodnikiem, który woli grać spokojne ruchy. Takie, wiecie, bez jakiegoś poddymiania. A tutaj z Magnusem Carlsenem zdecydował się iść na taką zwariowaną pozycję, gdzie bardzo łatwo może pionka na D6 stracić, jego figury są niewyprowadzone. No, bardzo ambitne podejście ze strony Anisha. Skoczek C3,
Skoczek poszedł na B4, ten skoczek prawdopodobnie będzie chciał iść tutaj i wrócić sobie na D4, poza tym widełki grożą, także trzeba na to zareagować. No i tutaj Anish Giri zdecydował się zagrać ruch, który jest naprawdę... A mianowicie skoczek E5. Zauważcie, co w tej pozycji się dzieje. Skoczek może być zbity. Goniec może być zbity. Tutaj grożą widełki. Grozi to. Grozi jakieś, wiecie, grożą jakieś wybicia, skoczek D3. Bardzo dużo rzeczy grozi po prostu. No i czarne muszą dobrze zareagować. Jedynym ruchem, który tutaj jest dobry, jest zagranie skoczek E5. To zagrał Magnus Carlsen. Nastąpiło goniec B7, wieża D8. Wieża poszła na D1, skoczek na C4, żeby zaatakować tego pionka. Nastąpiło D7. No i tutaj Magnus Carlsen popełnił może nie tyle błąd, co w trochę złą stronę skierował swoje myśli. To, co powinien robić i to, co jest uznawane tutaj za w miarę okej, to jest król E7. Aczkolwiek nie jest to takie proste, no bo zauważcie, ten król może być problemem. Białe mogą zagrać goniec C8. No i teraz przed czarnymi będzie bardzo dużo problemów ze względu na to, że ten król zawsze będzie mógł być szachowany. No i trzeba by było po prostu tutaj uważać, no bo jeżeli nie zagramy nic czarnymi, no to grozi jakieś wieża E1, ten król zostanie odepchnięty, wejdziemy kolejnymi figurami i będą bardzo duże kłopoty. Jak czarne zagrają skoczek C2, wieża B1 i spróbują ustawić tego skoczka na D4, no to znowu goniec F4, skoczek D5 i ten skoczek z B4 już zauważcie, nie kontroluje tego pola, także trzeba by było bardzo uważać. Natomiast wiecie, komputer to jest komputer, jest zawsze wychillowany, mówi wszystkie te pozycje są w miarę ok. Natomiast nastąpiło skoczek C2. Wieża poszła na B1. No i czarne ustawiły sobie skoczka na D4. Okazuje się, że trzeba było zagrać skoczek E5, atakować to. No i teraz, jeżeli nastąpiłoby goniec C8, to dopiero teraz gramy skoczek D4. Jest to pewna różnica. Natomiast w partii nastąpiło skoczek D4. Wydaje się, że spoko. Jak białe zagrają goniec C8, no to zagramy skoczek C5, zbijemy tego pionka, wszystko powinno być w porządku. Tylko tutaj Magnus Carlsen, nie wiem czy przeoczył, nie rozmawiałem z Magnusem Carlsenem, bo nie znam norweskiego za bardzo. Natomiast... prawdopodobnie przeoczył bardzo silną ideę, którą ma Anish Giri i tą ideą jest zagranie ruchu B4. I zauważcie, że to wszystko, co my jako twórcy szachowi mówimy wam, żebyście grali lepiej w szachy, to bardzo często na tym najwyższym poziomie również ma odzwierciedlenie, no bo tutaj czarne mają króla w centrum. Więc to, co białe chcą zrobić, to pootwierać jak najwięcej linii i przekątnych tutaj, żeby ten król nie czuł się zbyt bezpiecznie, więc B4. Czarne zdecydowały się zbić tego pionka i nastąpiło goniec D5. No i rzut oka na tę pozycję. Jak byście ją ocenili, drodzy widzowie? Możecie tradycyjnie zapauzować sobie filmik i spróbować powiedzieć, jaka według was jest ocena tej pozycji. Zauważcie, że czarne mają pionka więcej. Tych białe figury są tak trochę dziwnie ustawione, to znaczy ten skoczek może podwisać, ten goniec może podwisać, więc jaka jest ocena tej pozycji? Okazuje się, że ta pozycja to nawet nie jest, że jest trochę lepsza dla białego. Ona jest totalnie wygrana. Pozycja jest totalnie wygrana. Gdyby był termometr, to by był cały na biało, ponieważ pozycja jest wygrana. No i dlaczego? Okazuje się, że nie ma tutaj takiego konkretnego wariantu, który wygrywa tę partię. Natomiast chodzi o to, że przez to, iż ten król na F8 jest słabo ustawiony, i przez to, że ta przekątna będzie bardzo kluczowa, to jest bardzo dużo problemów ze strony czarnego i nie można ich prosto rozwiązać. Magnus Carlsen zagrał skoczek D6, no bo skoczek mu wisiał. Nastąpiło bicie, no i teraz bardzo ważny ruch. Białe nie grają wieża B8, no bo nic to nie daje. Wieża D8 i gramy sobie dalej, tylko białe wprowadzają kolejną figurę do gry i teraz goniec A3 atakuje tego pionka. Czarne mają dodatkowego pionka, ale nie mają jak go bronić. Ten pionek prędzej czy później spadnie, no i okazuje się, że nawet prędzej niż później, ponieważ nastąpiło król E7, goniec C5, skoczek wrócił na E6, nastąpiło goniec B4 i tu jest jeszcze ostatnia szansa, żeby wrócić do tej gry ze strony Magnusa Carlsena, ale czy jakikolwiek człowiek byłby w stanie zagrać taki ruch, to jest mi trudno przypuszczać w ogóle, ponieważ okazuje się, że czarne mogą oddać tutaj parę gońców i białe teraz mają parę gońców przeciwko parze skoczków, także totalnie dużo lepsza pozycja, ale komputer mówi, że po ruchu skoczek F5, jak wprowadzimy tę wieżę do gry jakoś,
to jeszcze możemy to utrzymać, nie jest jakoś totalnie przegrana. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia, tak mi się przynajmniej wydaje, chcę wierzyć, że Magnus Carlsen myśli o szachach trochę podobnie jak ja. Gdy widzimy pozycję, w której przeciwnik ma parę gońców i nasz król jest w centrum i nasze skoczki nic nie robią, no to automatycznie zakładamy, że ona jest przegrana. Komputer mówi, że jeszcze da się to utrzymać, ale z praktycznego punktu widzenia byłoby to bardzo trudne. Dlatego Magnus Carlsen w takim akcie desperacji zdecydował się zagrać ruch A5, nastąpiło bicie, wieża C8, skoczek odszedł na A4, teraz grożą widły, grozi tutaj bardzo dużo presji. Skoczek poszedł na C4, wieża C1, goniec E5, nastąpił szach, król F6 i bardzo ładny, najlepszy ruch w pozycji ze strony Anisza Giriego. Pomimo tego, że wydaje się, że ta pozycja nie musi być jakaś tragiczna dla czarnego, to jest tylko jeden pionek mniej, to ze względu na brak koordynacji tych wszystkich figur na króla na F6, no to ta pozycja jest przegrana i jest przegrana po kolejnym ruchu, a mianowicie chcemy zwiększyć presję tutaj. Zauważcie, że zbić nie możemy, ponieważ jakby nastąpiło bicie, no to wymieniło się kilka figur. Ale tutaj białe mogą zagrać skoczek C5. I okazuje się, że jak zbijemy, wieża C4, jest bardzo dużo presji tutaj. Czarne próbowały jeszcze się bronić, natomiast nastąpiło goniec A5 i po 35 ruchach Magnus Carlsen poddał partię. I przegrał pierwszy raz od nie wiem kiedy partię klasyczną, od dość dawna. Poddał się dlatego, że presji jest bardzo dużo, no i jak na przykład wieża sobie odejdzie, no to goniec B6 atakujemy tutaj. Zauważcie, że wszystko się broni i my nie mamy jak tego utrzymać, ponieważ w najgorszym wypadku goniec sobie wróci, nastąpi bicie tutaj i będzie para gońców oraz pionek za jedną wieżę, więc to jest totalnie przegrana pozycja, no i Magnus Carlsen się poddał. Magnus Carlsen, mistrz świata, który chce wbić 2900, przegrał z Anishem Giri. I to jest historyczna partia dlatego, że ta partia miała miejsce 17 stycznia 2023 roku, natomiast ostatni raz Anish Giri klasyczną partię z Magnusem Carlsenem wygrał 17 stycznia 2011 roku, również w Ajkanze na Tata Steel. Także ciekawe, po równych 12 latach nastąpiło odbicie. Natomiast to nie jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem, ponieważ wczoraj był historyczny dzień jeszcze z innego powodu. A mianowicie Dingli Ren mierzył się z Pragnanandą. Pragnanandę możecie kojarzyć, ponieważ to jest ten taki młody zawodnik, który jeszcze nawet nie ma rankingu 2700, ale potrafił wygrać z Magnusem Carlsenem, potrafi wygrywać z dużo lepszymi zawodnikami, no i też wydaje mi się, że ma taką aparycję dziecka, nie? Wiecie, to nie jest żaden zarzut ani nic, ale on wygląda jak takie małe dziecko, siada do tych najlepszych i potrafi ich ogrywać. Mierzył się z Dingiem Lirenem, czyli z zawodnikiem, o którym kilka dni temu nagrałem filmik, że może być przyszłym mistrzem świata, no i zobaczmy, jak ta partia się potoczyła. Dingli Ren grał kolorem białym, zdecydował się zagrać ruch E4, nastąpiła E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, goniec C5. No i tutaj wychodzi bardzo duży problem, jeżeli chodzi o moją stronę, a mianowicie szachomanie, ponieważ szachomania jest w języku polskim i prawdopodobnie Dingli Ren nie miał możliwości zakupienia kursu Gambitu Evansa. Ja tam polecam, żeby grać tutaj B4, niszczyć przeciwnika, ponieważ po tym biciu możemy zagrać C3, jak goniec sobie odejdzie, D4, roszada i bardzo dużo presji na tym punkcie. Natomiast no, Dingli Ren nie wiedział o tym, także zdecydował się zagrać roszadę, skoczek F6, D3, aha i to co powiedziałem to był żart, żeby... Zdarzyło mi się kiedyś, że ktoś w komentarzu napisał, ale masz wysokie ego, że myślisz, że Magnus Carlsen oglądałby twoje kursy. Spokojnie, to żarty są. D3, D6, C3, A6, wieża E1. No i te kilka ruchów pozwolę sobie przelecieć dość szybko, bo jak widzicie, wymieniła się para gońców. I powstała taka pozycja, tutaj dodam jedynie, że zazwyczaj, gdy wieża już jest ustawiona na E1, to głównym ruchem jest bicie tą wieżą na E3, żeby przynajmniej mieć 8 połączonych pionków koło siebie. Natomiast bicie pionkiem oczywiście też jest sensowne. Nastąpiło A5, skoczek D2, hetman D7, hetman B3, B6, wieża D1. No i ta partia wygląda na to, że nie będzie zbyt ciekawa. Ponieważ, jak widzicie, no, wymieniło się trochę figur, pionki są poblokowane, białe nie mają czego atakować, czarne grają kolorem czarnym, więc też nie mają za bardzo czego atakować. Dlatego czarne zdecydowały się zagrać ruch król H8, Pragnananda zszedł sobie królem z centrum. Nastąpiło hetman B5, skoczek sobie na spokojnie wrócił, nastąpiła jeszcze wymiana hetmanów i nastąpiło D4, skoczek F7, król F2. I jak mamy taką pozycję i gramy z zawodnikiem, znaczy powiedzmy tak, tak strzelam,
że pan Chińczyk, czyli Ding Liren, zdecydował, że gra z młodszym zawodnikiem, ma już bardzo dużo doświadczenia. Ding Liren słynie też z tego, że potrafi dusić bardzo mocno. W remisowych pozycjach on potrafi znajdować idee, w których przeciwnicy potrafią się pomylić. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądała partia Lirena, Dinga Lirena z Nakamurą z turnieju kandydatów, bo ona bardzo dobrze to pokazuje, gdzie Hikaru się pomylił w prostej pozycji. Także taka była idea, że ustawi sobie równą pozycję i w końcówce ogra młodego zawodnika. Nastąpiło skoczek G5, król E2. Łubu dubu, wymieniła się kolejna para figur. Skoczek jest ustawiony na F6. Skoczek D2. Grający czarnymi stwierdził, że w sumie to ten król teraz już jest za daleko. I zazwyczaj w tego typu pozycjach zawodnicy mają w głowie coś takiego, że jeżeli nie mają żadnego fajnego ruchu do przodu, typu, nie wiem, D5 bez sensu się tutaj wydaje, jakieś H6 bez sensu, C5 bez sensu, no to myślą już o tym, co może stać się za kilkanaście ruchów. Za kilkanaście ruchów może się wymienić kilka figur i król przyda się na polu G8, ponieważ będzie miał bliżej do centrum. Także wieża F1, kolejna wieża wchodzi sobie na linię E i wydaje się, że jest to ruch głupi, no bo przecież są tutaj cztery pionki, ale zaraz zobaczycie, że wcale taki głupi nie był, ponieważ białe grają wieża F3, wieża D8, G4 i G4 jest pierwszym takim, taką niedokładnością. To znaczy białymi trudno jest powiedzieć, co trzeba było grać, to znaczy nie ma prostego planu. G4 to jest taki ruch, który jest obosieczny. To znaczy albo białe dzięki temu ruchowi wygrają, ponieważ wiecie, w którymś momencie zagrają G5, H4, H5, H6 i uduszą tego króla, albo przegrają, ponieważ te pionki pójdą za daleko. I czarne muszą kontrować to w centrum. Jeżeli czarne będą stać w miejscu, to nastąpi to G5, hops, mogą być kłopoty, no i czarne to robią. D5. Zauważcie, jaka dziwna struktura, gdzie sześć pionków stoi tutaj i każdy na każdego albo napada, albo broni. Bardzo ciekawe, natomiast ruch D5 jest bardzo ważny, ponieważ teraz zauważcie, jeśli nastąpi na przykład bicie, no to ta wieża nagle wchodzi do gry. Ta wieża, która wcześniej była zablokowana niczym więźniowie w Górniczej Dolinie w Gotiku 1, tak w tym momencie wchodziłaby do gry po prostu. Także tutaj białe zdecydowały się zagrać wieżę F1, nie ruszać niczego. Czarne teoretycznie mogą zbić i mieć potężny tramwaj, ale tutaj zawsze odpowiedzią na debije E4 będzie G5. Także nastąpiło tutaj bicie, teraz bicie, G5, skoczek D5, skoczek E4. No i wydawać by się wręcz mogło, że to białe mają tutaj inicjatywę. To znaczy białe zapchały tego pionka, ten skoczek zaczyna tutaj ładnie wyglądać, otworzyła się linia C, więc białe niby mogą tutaj atakować, ale jakby to powiedział Radosław Kotarski, nic bardziej mylnego, ponieważ ten pionek, który jest aktualnie słabością, teraz już nie jest słabością. Nastąpiło wieża F5, skoczek B4, łubu dubu, skoczek idzie na D3, atak na dwa pionki, król C2, bicie. No i mamy taką pozycję. Obiektywnie, nie chcę was kłamać, nie chcę tutaj się zgrywać na jakiegoś wielkiego specjalistę od końcówek. Obiektywnie rzecz biorąc, jak sprawdzimy sobie, puścimy dwa komputery, żeby rozegrały tę pozycję, prawdopodobnie większość z tych pozycji zakończyłaby się remisem. Ale z praktycznego punktu widzenia, tak jak ja mogę sobie na taką pozycję popatrzeć i wyobrazić, że ja miałbym taką, taką sytuację w partii klasycznej, to ja bym tutaj wiedział, że to białe walczą o remis. Tylko dlatego, że mają słabego pionka. Potencjalnie zakłada się, że taki pionek kiedyś pewnie zostanie stracony, no i białe będą musiały rozkręcić jakąś inicjatywę w zamian za tego pionka, bo inaczej będzie 3 na 2, bardzo trudne do utrzymania. Także tutaj wieża E6, wieża poszła na F4, szach, król idzie na D1, skoczek znowu wchodzi na D3 z atakiem na dwie rzeczy, także wieża go zaatakowała, ale tutaj wieża C1, skoczek B4, no i ten król, zauważcie, praktycznie nie ma ruchu. Może iść tylko na A3 i na B3. Jest zamknięty troszeczkę w takiej klatce. Ale dlaczego ta pozycja nadal jest trochę lepsza dla czarnego? Bo nadal mają tego słabego pionka, a co więcej, te pionki też poszły do przodu i dużo łatwiej będzie go je atakować kolorowi czarnemu. Bo zauważcie, że gdyby białe chciały zaatakować te pionki, to nie mają jak. Król tutaj broni, wszystko jest git. Natomiast jak czarne będą chciały zaatakować te pionki, to wystarczy, że zagrają tutaj i go zbiją, co nie? Także król F7, skoczek C4, król G6, białe go obroniły, ale król idzie na H5. No i teraz tego pionka jest bardzo trudno bronić. Skoczek poszedł na E5 i teraz bardzo ciekawy manewr ze strony Pragnanandy. I nie wiem, czy to jest to, co z daleka Ding Liren przeoczył. Bardzo możliwe. Ponieważ teraz, jeżeli czarne zagrałyby wieża H1, to białe grają wieżę D7,
No i jak wybijamy, przeciwnik zbije tutaj, no i generalnie jest raczej remis. Dlatego czarne zagrały wieża E1. I teraz jak nastąpiłoby wieża D7, no to bijemy, zdobywamy skoczka, więc to jest głupie. Dlatego białe musiały tego pionka obronić, ale teraz na drodze tej wieży stoi skoczek. I czarne mogą zagrać wieża H4, bicie, wieża E7, bicie, bicie, król H6. No i po tym wszystkim czarne zostały z pionkiem więcej i taka pozycja już jest bardzo trudna do utrzymania. Jedyne co czarne muszą zrobić, to poprawić sobie tego króla. Nadal najlepiej trzymać wieżę gdzieś na tej linii, żeby jeszcze bardziej odcinała. Nie podstawić pionka na C7 i wszystko będzie w porządku. Także wieża E7, król idzie na G5, H5, wieża G7, wieża F7. Pionek został stracony, ale został stracony za pionka na E. I to jest wymiana słabość kontra słabość, ale dzięki temu, że ten pionek został zbity przez króla, to ten król jest bardzo aktywny tutaj. Skoczek G6, wieża D4, wieża H3, szach. Król poszedł na F2, przybliża się trochę do tego pionka. Pionek jest, jak widzicie, cały czas ładnie broniony. Pionek jest puszowany. No i po kilku kolejnych ruchach mieliśmy powtórzenie pozycji, ale bardzo ciekawy manewr ze strony Pragnanandy, a mianowicie wygonienie króla jak najdalej. Znowu, teraz ten król jest w takiej klatce. Skoczek F5, król poszedł bardzo daleko, król podchodzi. No i jedyne, co teraz czarne muszą zrobić, to ustawić wieżę na B4, żeby zaatakować te dwa pionki. I nawet jeśli kiedyś stracą tego pionka, to znaczy tutaj nastąpiła jeszcze wieża F6, żeby zagrozić wieżę F4, król sobie odszedł i nawet gdyby ten pionek został stracony, to znaczy białe zagrałyby tutaj, potem tutaj, to nawet jeśli białe zdobędą tego pionka, no to czarne zdobędą te dwa pionki i dwa pionki w połączeniu z tym, że król jest daleko, zawsze będą wygrane. Także w tej pozycji Pragnananda zwyciężył, ponieważ Dingli Ren poddał swoją partię. No i Pragnananda jest jednym z najmłodszych zawodników, które kiedykolwiek wygrali z zawodnikami 2800+. Chyba z tego, co czytałem sobie, pierwszym takim zawodnikiem był Radżabow, który wygrał z Kasparowem, jako chyba 15 lat. Natomiast Pragnananda jest w tym zaszczytnym gronie. No i wydaje mi się, możecie dać znać, jeżeli znacie się na szachach, na historii szachów, natomiast wydaje mi się, że wczorajszy dzień, czyli 17 stycznia 2023 roku, był pierwszym dniem w historii, w którym dwóch zawodników top 1 i top 2 przegrało swoje partie w partii klasycznej. Wydaje mi się, że to tak, że nigdy wcześniej to nie miało miejsca, bo nawet jak Magnus Carlsen przegrywał, no to ktoś inny będący na drugim miejscu raczej partii nie przegrywał. Także możecie sprawdzić, możecie dać znać w komentarzach. No i cóż, ja się z wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!